myślę, zaczęła się stosunkowo wcześnie, kiedy ja miałem, nie wiem, czy 6 czy 7 lat. Nie miałem wtedy nawet jeszcze internetu, więc powiedzmy, że komputer stał się moją osobistą zabawką. W wieku 8 lat chciałem tworzyć programy, ale jeszcze nie wiedziałem jak. Miałem na dysku jakiś kurs Pascala. Pamiętam nawet kiedyś, że go czytałem i nic z niego nie rozumiałem, a wtedy jak miałem 9 lat, to go przeczytałem, jakoś wszystko jasne było. I tak się rozwijało, czy wszystkie tam umiejętności, różne języki programowania, mniej lub bardziej, czy Linux. I rozwija się, myślę, aż do tej chwili, więc ja właściwie całe życie wiedziałem, że chcę być informatykiem w znaczeniu robić coś z komputerami, natomiast rozwiązywanie problemów w IT rozwinęło się samorzutnie po prostu dlatego, że nadal lubiłem i lubię się bawić rzeczami, przez co czasem bardzo szybko potrafię znaleźć rozwiązanie i czasami nawet nie bardzo sam wiem, skąd je wziąłem. Ten fakt, że ja nie widzę, oczywiście wpływa na sposób, w jaki te rzeczy odbierano. Na przykład nie miałem gier. Programowanie jest jedną z łatwiejszych do nauczenia się rzeczy dla osoby, która nie widzi. To znaczy nie jest trudniejsza dlatego, że nie widzi. Mam takie doświadczenie, że jestem wszędzie pierwszy. W obecnej i w poprzedniej firmie nie było przede mną ani wraz ze mną nikogo niewidomego, który pracował w IT. W przypadku GFT nie ma nikogo przynajmniej w Polsce. Bycie pierwszym wiąże się z tym, że nikt czasem włącznie z nami nie do końca wie, jak to powinno wyglądać. Problemy mogą wymagać pomocy innych ludzi, a może być nawet tak, że po prostu ludzie nie do końca wiedzą, jak należy postępować, a odpowiedź brzmi normalnie. Normalnie w sensie w taki sposób, w jaki potraktowalibyśmy kogokolwiek innego. Oczywiście wiadomo, że z poprawkami w rodzaju nie możesz mi pokazać zdjęcia, ale gdzieś w granicach tej normalności. Ja pisałem dokument dotyczący usługi Azure Backup, która jest jedną z usług Microsoftu. Jako normalną część mojej pracy wykonuję analizę usługi. Zdecydowałem się w pewnym momencie, testując usługę, sprawdzić, jakie są wymagania, jeśli chodzi o uprawnienia, podczas bodajże przywracania kopii zapasowych, w sensie kto może ją przywrócić, na co trzeba mu pozwolić, żeby mógł to przeprowadzić. A efektem było to, że dowiedziałem się nagle, że uprawnienia wymagane są za niskie wobec tego, czego bym oczekiwał. I w ten sposób odkryłem lukę. Moim celem jest sprawienie, żeby takie historie jak moja przestały być rzeczą nadzwyczajną, ponieważ tak naprawdę jest to zwykła historia zwykłego człowieka, nawet znalezienie błędu, mimo że nie zdarza się codziennie, nie wykracza też aż tak bardzo poza normalność. Ja sobie życzę tylko tego, żeby moja praca zawsze była moją pasją, zawsze sprawiała mi przyjemność i żeby nigdy w życiu mi się to nie znudziło.